inicjatywa powstała 3 lata temu dokładnie. Jeszcze przed pandemią była pierwsza majówka przedszkolaka. My w przedszkolach jako nauczyciele uczymy dzieci już patriotyzmu. Uczymy, jak należy się zachowywać, co należy wiedzieć. Uczymy, jakie są symbole narodowe. Więc w związku z tym stwierdziłyśmy, dlaczego maluchy nie mają się pochwalić tym, jak doskonale sobie radzą w tym świecie naszej małej ojczyzny. Dlatego, że one szalenie poważnie podchodzą do takich tematów i one są chłonne takiej wiedzy. Poza tym dzieciaki szanują przede wszystkim już, jako mały człowiek, szanują właśnie po pierwsze flagę, godło Polski, hymn narodowy, ale także władzę. Czyli chodzi nam tutaj na przykład o pana prezydenta. Bardzo przejmowały się tym, że będą mogły spotkać się z najważniejszą osobą w mieście. Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna. Opowiedzcie, co musieliście na ten występ przygotować? I co? Wiersze. I o czym był ten wiersz, gdybyśmy... O Polsce, bo to jest wyjątkowy dzień, bo 3 maja konstytucja. Jest to bardzo fajny pomysł. Dzieciaki właśnie uczą się tych takich naszych symboli patriotycznych. Przypomnieliśmy sobie o Dniu Flagi, o Dniu Konstytucji. Dzieci odśpiewały hymn państwowy, ale też odpowiadały na pytania zawarte w wierszu "To ty jesteś, Polak mały". Widać, że dzieci są już bardzo dobrze wyedukowane, nawet w tym początkowym swoim okresie życia, bo niewątpliwie jest to ważny element jakby w życiu każdego Polaka. Duma z tego, że się jest Polakiem i fakt, że się mieszka w Polsce, na pewno przysparza wiele naszej radości.